Nie. Patrząc na piramidy egipskie, każdy zadaje sobie pytanie, jak mogły one powstać w czasach, kiedy nie znano wynalazku koła, a precyzyjnie wynalazku koła obracającego się na osi. Czy Herodot, opisując maszynę do ich budowy, która miała być jedyna i łatwa do niesienia i służyła do podawania kamienia ze stopnia na stopień, opierał się na rzetelnych źródłach? Nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę. Ale jego opis zainspirował mnie do stworzenia projektu maszyny bardzo prostej w swojej budowie i rzeczywiście łatwej do niesienia. Nakręcony podczas prób film pokazuje, w jaki sposób jedna osoba z niewielką pomocą drugiej może podnieść ciężar na kolejne stopnie. Skrzynia symbolizująca blok skalny ma wymiary 0,8 metra razy 0,8 metra razy 0,5 metra i jest wypełniona kamieniami o wadze około 500 kg. Wysokość stopnia wynosi pół metra, a szerokość 0,4 metra. Są zachowane proporcje stopni piramidy Cheopsa w skali 1 do 1,4. Bardzo ważną zaletą takiego transportu jest możliwość transportowania głazów o wymiarach większych niż szerokość stopnia. Odkrywczość tego projektu polega nie na konstrukcji, bo jest to urządzenie powszechnie znane, ale na uświadomieniu sobie faktu, że przy transporcie po nachylonej belce drewnianej zmniejszenie współczynnika tarcia jest zupełnie bezcelowe. Praca tarcia podczas transportu ciężaru po równi pochyłej ustawionej pod kątem równym kątowi tarcia, czyli pod takim kątem, kiedy ciężar samoczynnie zaczyna się zsuwać, jest zawsze jednakowa i wynosi dokładnie tyle samo, co praca potrzebna na podniesienie ciężaru na wysokość równi. Czyli im większy współczynnik tarcia, tym większy kąt nachylenia równi pochyłej możemy zastosować, czyli belka transportowa może być krótsza. Dzieje się tak dlatego, ponieważ aby przesunąć blok skalny wzdłuż belki, musimy użyć siły równej sumie sił tarcia i siły równoległej do równi, będącej składową siły ciężkości. Przy nachyleniu równi równym kątowi tarcia obie te siły są równe, zatem teoretyczna sprawność tego typu metody transportu wyniesie 0,5. Uwzględniając bardzo krótkie momenty niezbędnego zwiększenia siły do pokonania tarcia spoczynkowego, którego współczynnik jest większy od tarcia w ruchu, możemy założyć, że dość dużą dokładnością przewidywano sprawność około 0,45. Jeżeli zatem porównamy ten rodzaj transportu z innymi możliwymi do zastosowania metodami transportu, to dojdziemy do zaskakujących wniosków. Gdybyśmy zastosowali ciągnięcie wozu przez gromadę ludzi, to ciężar takiego wozu razem z ludźmi zawsze znacznie przekracza ciężar transportowanego kamienia, a oni też muszą pokonać różnicę poziomów. Czyli praca potrzebna na transport to suma prac na pokonanie różnicy poziomów kamienia, środka transportu, ludzi i jeszcze jest jakieś tarcie. Nawet jeżeli to jest wóz na kołach pneumatycznych i toczy się po asfalcie. Sprawność transportowa zaprzęgów to znacznie mniej niż 0,5. Nawet samochód rzadko mniej waży niż ciężar transportowany. Koło w transporcie przy różnicy poziomów nie jest specjalnie praktyczne i nie daje gwarancji wysokiej sprawności transportu. Myślę, że wykonane próby podnoszenia bloków skalnych na stopnie piramidy za pomocą belki drewnianej dają jednoznaczną odpowiedź, że wersja transportu kamieni na ścianach piramid egipskich według Herodota była więcej niż prawdopodobna. Jeżeli uznamy, że przedstawiona metoda piętrzenia bloków skalnych zaspokaja naszą ciekawość w zakresie budowy piramidy, to niewątpliwie zrodzi się pytanie, jak bloki te znalazły się u podnóża piramidy. Pytanie to ma znacznie większą wagę niż poprzednie. Zakładając, że bloki skalne dostarczono drogą wodną, to praca na transport z poziomu Nilu do poziomu podnóża piramidy jest zdecydowanie większa niż budowa samej piramidy. A jeżeli dodamy do tej pracy ogromne ilości energii zużyte na wykucie bloków w kamieniołomach, to zorientujemy się, że nie jesteśmy nawet w połowie drogi w wyjaśnianiu zagadki budowy piramid. Być może przedstawiona animacja całego procesu budowy egipskich piramid nieco rozjaśni nam ten tajemniczy temat. Dziękuję. Cztery tysiące lat temu kapłani egipscy postanowili stworzyć drogę wodną do Puntu, by zapewnić sobie bogactwo i władzę. Zdecydowali się wykuć tunel łączący Nil z Morzem Czerwonym, suchy przy niskim stanie wody, a żeglowny przy wysokim.
Posiadali doświadczenie w wykuwaniu korytarzy w skale. Do kamieni przywiązywali trzcinowe tratwy, które unosiły wody Nilu. Po odcięciu lin kamienie opadały na zachodni brzeg. Następnie zbudowano rampę na pobliskie wzgórza i tam układano kamienie w kształt piramid. Transport wzdłuż rampy to odpychanie jednego kamienia od pięciu innych. Piramidę rozpoczęto od budowy pryzmy kamieni wzdłuż północnej krawędzi podstawy. Zastosowane maszyny pozwalały podnosić i przesuwać bloki na kolejny stopień. Prace przy piętrzeniu bryły piramidy prowadzono wyłącznie na północnej, zacienionej ścianie. W ten sposób w ciągu 300 lat powstało 10 dużych piramid egipskich. Zamaskowany kanał kapłanów nie został jeszcze odkryty.